tobą byli tak rozdzani. Można symbolicznie powiedzieć, że tak jak męczeństwo świętego Wojciecha było szczególną pieczęcią położoną na chrzcie Polski, w podobny sposób tegoroczny odpust świętego Wojciecha jest pieczęcią na zakończonych kilka dni temu uroczystościach 1050-lecia chrztu Polski, powiedział ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. To tu, w Gnieźnie, mówił prymas, rozpoczyna się duchowy szlak, który biegnie przez Jasną Górę do Krakowa. Rozpoczynamy odpustem w Gnieźnie, następnie modlimy się u Matki Bożej na Jasnej Górze i na koniec pielgrzymujemy do świętego Stanisława w Krakowie, dodał ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński. Gniezno jest najstarszym i największym ośrodkiem kultu świętego Wojciecha. Od tysiąca lat przechowywane są tu relikwie biskupa męczennika zamordowanego podczas misji ewangelizacyjnej prowadzonej wśród pogańskiego plemienia Tonsów. Jego ciało wykupił i do Gniezna sprowadził Bolesław Chrobry. Z zachowanych przekazów dowiadujemy się, że polski władca zapłacił za nie tyle złota, ile ważyło. W marcu roku 2000 do grobu świętego Wojciecha pielgrzymował niemiecki cesarz Otton III. Wówczas to odbył się pierwszy zjazd gnieźnieński. Od tego czasu do grobu świętego Wojciecha pielgrzymują wierni z całego świata. Modlili się tu polscy władcy, w tym m.in. król Władysław Jagiełło po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem, czy też król Zygmunt Stary, który wobec zagrożenia tureckiego publicznie powiedział, iż zamiast liczyć na pomoc innych narodów lub szczęście wojenne, woli liczyć na świętego Wojciecha. Żegnamy archidiecezję gnieźnieńską i zapraszamy na nasze kolejne transmisje.